Hejka, w dzisiejszym odcinku będziemy zgłębiać każde zakątki Polski w grze Euro Truck Simulator 2 na niekoniecznie fikcyjnej mapie w wirtualnej rzeczywistości. Zapraszam. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Tojami, jak witam was w dzisiejszym odcinku z ETS-a w VR-ce na fikcyjnej Polsce. Dzisiaj mamy bardzo ciekawą trasę, ponieważ jak widzicie jedziemy tutaj z Oszą przez kawałek 92, przez S11 do Chłodowa i kończymy w firmie EcoFarm. Jest to teoretycznie krótka trasa, ale zobaczymy jak nam pójdzie. Spójrzmy sobie na naszą ciężaróweczkę, dzisiaj mamy piękną Scanię, niestety. Ale ona nie posiada wyświetlacza nawigacji, więc może być pewien problem. Dobra, zacznijmy sobie od tego, że spojrzę sobie na F3. Okej, muszę pojechać tutaj w lewo. A w związku z tym, że nie mamy nawigacji, to spójrzmy sobie na mapę. W lewo, później do końca, w lewo, na rondzie drugi, trzeci zjazd i później dobra. Zobaczymy, pożyjemy, może gdzieś dojadę. Tutaj mamy bardzo ciekawe artefakty, ale ja sobie tutaj zrobię nawrotkę. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko się dobrze nagrywa. No, oczywiście was zaskoczę, jak zawsze były pewne problemy z dźwiękiem tym razem. Ale udało się rozwiązać, chyba jest teraz już wszystko super, hiper, fajnie. Ja już powoli zapomniałem trasę, jaką mieliśmy jechać, ale zobaczymy. Jak na razie cały czas prosto, tutaj się nic nie zmienia. I mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Oczywiście teraz jest ten moment, że ja strasznie boję się jeździć szybko. No i chyba sobie w tym momencie żartujecie, nie? Tam samolot ląduje, tutaj się stuknęli. No fajnie. Fajnie się bawicie, wam powiem. Też przy okazji może wspomnę o tym, że dzisiaj testuję nowy system nagrywania VR-ki, bo niestety jest on dosyć problematyczny. Ja tutaj chyba w lewo. Ale korki, ja nie mogę. I obawiam się, że zaraz się nam nie zemści, bo na rondzie się zakorkują i właśnie tak skończy się nasza dzisiejsza przygoda, nie? Przy okazji zachęcam was do oglądania do końca, do zajrzenia na mój serwer Discord AncyMonkey oraz do zasubskrybowania, zostawienia łapeczki i napisania czegokolwiek w komentarzu. Dziękuję tutaj, że pan nie wjechał mi, jestem naprawdę wdzięczny. My teraz tutaj znowu w prawo. Ale wyjechałem, o mój Boże. Widzę, że dzisiaj ruch uliczny jest, o mój Boże, żartujecie sobie. Ruch dzisiaj jest ogromny. Pan z Mercedesa mnie wpuści. Ja mu teraz kulturalnie podziękuję.
Ja się teraz jeszcze upewnię. My teraz na najbliższym w prawo, tak, dobra. No i widzicie, widzowie, tak się właśnie żyje, nie? Się jedzie, się 2 godziny stawia wiarkę, bo są jakieś problemy najpierw z dźwiękiem, później z wideo, a na końcu znowu z dźwiękiem. No to sobie postoimy. Jakbym się w niego rypał. A długo tutaj do tego zjazd? No trochę długo. O mój Boże, co tu się dzieje, widzowie? Takiego korka dawno nie widziałem. Ale nie jest źle, jakoś jedziemy tak powoli, ale jedziemy. A, i jeszcze, jeżeli by was to zastanawiało, to nie jest wersja 1.50, ponieważ Oculus, jakby, ponieważ SS jeszcze nie wydało wersji Oculusa, ponieważ SS jeszcze nie wydało wersji VR na 1.50, więc wciąż jeździmy na starej, dobrej 1.49. Mogę już zjechać w prawo, błagam, pozwól mi zjechać w prawo. Ja dużo nie wymagam. Dobra, coś tutaj się zmienia. Ja bym chciał zjechać w prawo. Pozwólcie mi tu zjechać w prawo. Czy ja proszę o wiele? O, ten stoi tutaj nie wiadomo po co. No czemu stoisz? A, wpuszczasz. Okej, nieważne, nic nie mówiłem. Ale czy oni na zjeździe stoją? Nie. Nie, wy sobie w tym momencie żartujecie. Dobra, widzowie, sytuacja kryzysowa. To jest jedyna droga tam. Dobra, no to ja tutaj muszę niestety trochę połamać przepisów. No przykro mi, że tutaj pan się zaczął palić, no ale ja tu muszę przejechać niestety. Proszę się tak tam nie patrzeć, no przepraszam, no. Moja wina. Dobra, i teraz tak dynamicznie się włączyć do ruchu. Załatwione. Dobra, bieg 11 i teraz luzik arbuzik. Lecimy sobie na luzie. Matko, 90, zwolnij, miłek, zwolnij. No a przy okazji ocenimy sobie w tym czasie naszą ciężaróweczkę. Wewnątrz jest naprawdę dużo miejsca, trochę za pusto. Wydaje mi się, że to jest dosłownie że to jest najbiedniejsza wersja, bo nawet radia nie ma, nawet nie ma klimatyzacji z tego co widzę. W tej ciężarówce nic nie ma, ale Scania.
Jeszcze jakby były szyby na korbki, to po prostu byłby to szczyt technologiczny normalnie. Ale tak poza tym to ładnie to wygląda tutaj. Z tyłu dużo miejsca. Ja jako kierowca też mam dużo miejsca. Nie jest źle. Właśnie, gdzie my tutaj zjeżdżamy? A, jeszcze długo, właściwie do końca lecimy. Dobra. Koniec autostrady. Fajnie, super, hiper. Ja tu dalej prosto. Zwolnijmy, żeby nie przywalić tego Fiacika. Albo Peugeota, albo Citroena. Bo w sumie teraz to wszystko jest to samo. Nie mogłem znaleźć shiftera. Przez co tak długo mi zajęło, żeby zmienić bieg XD. Ruszałem tą ręką od lewej do prawej i cały czas nie mogłem go znaleźć. Tutaj kulturalna jazda na suwak. Ja wpuszczę tutaj tą ciężaróweczkę. Manik, fajnie, polecam. Man, fajna ciężaróweczka. Z dwóch stron łączy się w jedno z... w tym samym czasie. Oj, przepraszam. Kurde, i teraz w takiej sytuacji jest wciąż jazda na suwak, czy mamy jazdę na suwak z tymi po lewej, a ci po prawej się włączają do ruchu? I 70, proszę państwa. Dzisiaj ruch jest naprawdę wielki. Szczerze mogę powiedzieć, że ruch jest wielki. O, tutaj chyba policja czy inspekcja? Policja! My jeszcze trochę, dobra, nam jeszcze trochę zostało, to chyba dobra wiadomość. Ja sobie tutaj zmienię przełożenie na te mniejsze. I sobie tak kulturalnie jedziemy. Ciekawe, ile im jeszcze zejdzie na tym skrzyżowaniu. O, coś się rusza. Jak daleko zajedziemy, jestem bardzo ciekaw. Kurde! Jak go zladżyło. Aż się przestraszyłem, że on mi tak zahamował. Ale co on tu robi? Halo? Lewy, prawy, co to ma być? O, i śmieci przy okazji. Przy okazji odkryliśmy miasto Chrudowo, więc witam. W lustereczka czyściutkie, szyba czyściutka. Wszystko super. Mam wrażenie, że gdzieś słyszę traktor. Tylko gdzie on może być? W ogóle przy okazji, pierwszy raz widzę tutaj po lewej stronie tak dziwny sygnalizator. Czyli mamy po prawej i po lewej. Pan tu kulturalnie trochę przyspieszy, taka prośba z mojej strony. 70, to szybko pójdzie.
Halo, 70 tu jest. Przyspieszamy. Halo, halo. Nie, nie hamujemy. Wciąż jest 70, pan przyspieszy, taka prośba. Oj, budowy. Dobra. Jakoś to idzie, widzowie, jakoś to idzie. Ile nam jeszcze zostało? O, już jesteśmy bardzo blisko. Właściwie to tutaj za chwilkę w lewo. Ja właśnie przejechałem, oczywiście, że tak. Ja właśnie przejechałem i mam nadzieję, że zaraz mapa mi się nie skończy. Ocieszyn, witam mieszkańców Ocieszyna. I ja teraz szukam tutaj jakieś miejscówki do zawrócenia. Bo ja muszę tam po lewej zjechać. Jest jakieś skrzyżowanie, więc nie jest źle. A my chyba tutaj po lewej będziemy musieli zjechać. Z tego co tak widzę. O, fajna mapa, super. Nie widzę. Dobra, zielony mam. Pytanie, czy tu będzie coś do zawrócenia? Jest tutaj jakieś skrzyżowanie, może niepełne, ale do zawrócenia coś jest. Przez przypadek włączyłem urządzenie do zgłaszania błędów, spanikowałem. Ale jakbyście wy zobaczyli coś takiego, to chyba też byście spanikowali. W ogóle, czy tu światła działają teraz dla mnie? Czy będę musiał złamać prawo? Oto jest pytanie. Jedzie, stoją. To może ja bym pojechał. Dobra, zobaczymy ile postoję. Może się zmieni. Bądźmy optymistyczni. O, zmieniło się. Tego się nie spodziewałem. I teraz na pierwszym zjeździe w prawo, w polną drogę zjeżdżamy. Pamiętaj, Miłek, pamiętaj. Dobra, tutaj pamiętam i za chwilkę my tu w prawo będziemy musieli przejechać przez tą kolej, dobra. Fajne to skrzyżowanie, takie nie za duże. Ja się tu wyrobię? Wyrobiłem się, dobra. Nic nie idzie, to sobie środkiem pojadę. A co mi szkodzi? Tutaj stop, to się kulturalnie zatrzymamy. Tam ktoś jedzie, z tej nie jedzie, a z tamtej też, dobra. O kurde, ale trzepie. Dobra, jak teraz mam tutaj dalej jechać? Dobra, czyli gdzieś tutaj. A ja myślałem, że tam w prawo będę musiał dalej pojechać, ale na szczęście nie mogę sobie tutaj kulturalnie wjechać. Chyba koło tej naczepy coś tak czuję. Coś tak czuję. Teraz, gdzie ja mam tu stanąć? Pan mi powie. Panie Wiesiu, gdzie mam stanąć? Tutaj.
I jeszcze tyłem. Dobra. Próbuję tutaj tak jakoś z tyłu tutaj nawrócić, ale czy mi się to uda, to wątpię. Oczywiście, to cofamy teraz. Zobaczmy, jak tam moje umiejętności się poprawiły. Ale się poprawiły, nie no, po prostu. Zaraz w stodołę przywalę, tyle będzie. Chyba w płotek przywaliłem. Robi się normalnie ciekawie. Gdzieś ja tu zaraz złamę tą naczepę, kurde. Jak widzę te kable tutaj z tyłu, to jest po prostu tragedia. To jest płotek, kurde! Dobra, raz tutaj w prawo. I teraz cofamy, tylko żeby teraz w nic nie przywalić, będzie dobrze. Tutaj o nic nie zawadzam. Aha! Ma się te skille! I w tym odcinku to byłoby na tyle.